Cześć, siemanko, witajcie w odcinku z Farming Simulator 19, oczywiście seria Felsbrun, no bo jakby inaczej. Oczywiście jesteśmy w odcinku numer 101, żeby już tutaj się robota działa i wszystko szło, kupujemy pole to. Nie. Bo prawie sprzedałem z dziesiątkę, kurde. Albo jajca by. Nie wiem ile mam kasy. 37 tysięcy? Dobra, czyli muszę jeszcze kredyt wziąć, ale to za chwilę. Pierw chcę tutaj ruszyć, żeby już się robota robiła. I przede wszystkim na starcie... rodzaje gleby chyba. Analizuj mi pole to i analizuj mi pole to. No a tutaj za drogą też jest mój teren, ale chyba nie będę ingerował w ten teren tutaj. No, mógłbym sobie poletko zrobić jakieś fajne, małe, podłużne. To czy jest sens? Myślę, że nie ma sensu, bo to bym musiał... A, jeszcze pole numer 3 będziemy kupywać. Albo... Jo, kupię trójkę też, na kredyt. A czemu by nie? Ja sobie tu tylko jedno kółko zrobię z powiększaniem pola. I puszczę sobie tu kurkleja. I ja będę ogarniał sobie na razie robotę na dole. Czyli kontrakcik będę sobie ogarnął. Trochę dalej, bo jak tu się spierdzieli mi jakiś ciągnik, będzie ciekawie. Tutaj nie malowałem, znaczy tu malowałem trawę sam. Bo ja to musiałem wygłaskać wszystko ładnie. Dobra, zrobimy tak. I teraz w lewo dam. Tu koło domku na pewno ktoś zapierdzieli. Ale tyle to ja jestem w stanie... Jak to się mówi? W lewo, bo tu się land kończy. A ja chciałem aż tam daleko, daleko podjechać, ale to ja widzę tam land właśnie do niego. Tu bym musiał te góry kupić, żeby to kupić, żeby mieć. Bo chciałem aż tam aż pod ten sam brzeg tam podjechać. Więc widać, że niepotrzebnie aż tyle gładziłem terenu. No ale dobra. Właśnie tam do samych gór. Kładzień, bo myślę, że tam aż do tamtym to są tereny, ale dobra. Muszę sobie pod X-em sprawdzać, bo wiadomo, tak. Lepiej się upewnić. Ale tutaj widzę, że mniej więcej równo tą trawę zajebiście narysowałem. No, mogę tu po okrągło zrobić, ale zrobię to tak bardziej kwadratowo. Żeby też trochę prostego było. I tu w lewo do drogi, bo chciałem znowu tutaj przejechać dalej, ale widzę, że tutaj landu nie ma. Mojego już. Stephen stoi z kretem, tak zwanym, ale niech sobie stoi. Bo ja na razie go używać nie będę. Na koniec odcinka tutaj będę chyba badał ten teren. W sumie mogłem pierw trójkę sobie wyrobić. Tutaj już bym mógł to zbadać i zapnować to. Ale dobra, trójkę sobie najwyżej po odcinku ogarnę. Dobra, i teraz zrobimy tak. Nagrywanie kursu i szybki kurcik zrobimy naokoło pola. Teoretycznie mógłbym sobie tutaj odpuścić tę jedynkę orkę. Orkę jedynki. Znaczy no, tylko tworzenie pola na jedynce, ale wiadomo, tak. Wolę sobie zrobić to, żeby była jednolita tekstura, chociaż to i tak będzie siane. Nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku, czy będę robił na przykład to drugi jeszcze odcinek z wiosny. Ale myślę, że nie. Tutaj tak staram się mniej więcej środkiem jechać. Jakby cóż, mam powiększone. Dobra, tutaj złapię kurs, tutaj złapię. Więc na połowę ciągnika. I teraz w lewo. Dobra, tak trzeba zrobić. Ojojojoj. Dobra, tu najwyżej domaluję, chociaż nie powinno złapać nic. Dobra, tu zetniemy trochę ten narożnik. Zrobimy tak. Praca polowa i 11 kursów sobie zrobimy. Obecnie załadowany kurs, górocia... A niech 3 zrobi. Błapki, 6-1. Przeszkód nie ma, więc... Tak mi jeździ.
Ładnie tutaj sobie podrobię to, żeby... Wita. Tak było. No i dobra, i nawracamy, no i puszczam tutaj mojego cosplaya i niech jeździ. Tak musi po prostu być. Gdzie jest moja myszka znowu? A tu jest myszka, dobra, tylko ja po prostu nie widziałem. Aha. Zajebisty jest ten dashpad ogólnie. Nie wiem, bo myszka mi się coś zacina. To chyba wina... Tak, to wina podkładki jest, bo ona jest tak wyślizgana już, że już nie mam siły nawet myszka się przesunąć. Tak jest wyślizgana ta podkładka. No ale dobra, rób. No, przy okazji zapis. Właśnie dobrze jest zapis. Bardzo dobrze. Co 15 minut chyba jest. A, i miałem kredyt wziąć na pole numer 3. Właśnie. Także było... A, bo ja trochę kredytu spłaciłem, ale później jednak się kapłem, że muszę kupić 3 pola, nie? Więc nie spłacałem dalej kredytu przy przewijaniu. A weźmiemy sobie do 360. Albo do 400, o. Mam 960. Bo wiadomo, że jak przyjdą analiza gleby, przyjdzie, no to będę musiał zabulić. A analiza już przyszła, tylko ja tego nie widziałem. Czyli mamy nawet dosyć dużo ilu. Więc to mi się podoba. No dobra, ale tutaj sobie będzie jeździł kultywator. Znaczy kultywator, no. On tu niby 45 minut będzie jeździł. Więc ja tego w tym odcinku nie zrobię. Więc robota przygotowana, a ja tego nie ogarnę nawet. Może sprowadzę sobie na szybko pług. Może sprowadzę sobie na szybko pług i trójkę ogarnę. To jest chyba jedyna opcja. No, ja chyba sobie po kontrakcie... No, ja sobie po kontrakcie oczywiście sprowadzę pług na górę magicznym sposobem. Bo przez F11 sobie sprowadzę, ale wiadomo. Chyba, że zrobię na przykład ogarnianie pól dzisiaj, a wapnowanie się w kolejnym odcinku. Też tak może być, no bo mam ile już minut odcinka? 7. A drugiego takiego pługa, niby pługa, nie mam. Więc myślę, że ja tam sobie pług ogarnę i pługiem to wyoram ładnie. No bo pługiem też idzie wyorać. Więc nie ma problemu. Trochę nierealnie zagram, bo tepnę się przez F11, no ale trudno. Albo jak ktoś nie wie, o co chodzi pod F11, to chodzi o ten mod Easy Development Control. Się przeteleportuje na pole numer 3. No i tyle, tak. Bo tego się nie spodziewałem, ale chciałem po prostu wam pokazać na odcinku, że kupuję te pola, a nie, że już je mam. Więc... W sumie jak patrzę, to tutaj tego terenu raczej nie będę kupował, no bo tam nie mam co z nim wyćwiczyć, wystworzyć. No a trzeba dusić Felsbruna, żeby go dokończyć, tak? Bo... No bo się luty zbliża, a ja chciałbym do... Mieć na... Bo się luty zbliża, a ja chciałbym mieć skończonego Felsbruna do maja, tak? Żeby nie było... Żeby 3 lata serii były, tak? Znaczy, oczywiście jak się skończy szybciej, to ja będę bardzo szczęśliwy, tak? Niż... Będę bardziej szczęśliwy, jak się szybciej Felsbrun skończy. Więc ja nawet chyba nawet do końca roku nie będę nowych serii zaczynał, bo ja nie mam... Znaczy, serię mogę zacząć nową, ale ja nie mam... Znaczy, nie o to chodzi. Mam z czego zacząć? O, może tak. Jest dużo fajnych map i ciekawych rzeczy można jeszcze porobić w farmingu. Ale ja muszę pokończyć tę serię, wiadomo. Bo ja mam ich tyle, że kurczę, zaraz nie będę ogarniał. W sumie już się trochę nie ogarnia. W sensie... inaczej. Save'a nagrać, ogarnąć, to tak, ale chodzi bardziej o to, że ja nie mam kiedy tego wrzucić. W tym jest największy problem. Dlatego widzicie, że 22 u mnie na kanale jest tylko raz w tygodniu. I Felsbrun też w sumie był raz w tygodniu, ale zwiększyłem do dwóch.
kosztem serii za Eurotrucka, tak? Więc tak to wygląda. Kosztem serii z Eurotrucka. Dobra, mi tu jeszcze dwa przejazdy zostały i będzie skończona robota. Fajny ta talerzówka idzie tutaj, 16-metrowa. Pole też fajne. Bo nie było jakieś złe, tu chyba ze 2 hektarki było. Albo coś koło tego. Kontrakt jeszcze muszę wejść, zobaczyć. Kultywatorowanie... 2,25 dokładnie. No ja miałem jeden przejazd zrobiony, więc miałem powiedzmy tutaj 1,90 gdzieś. Nie wiem ile dokładnie mógłbym zabrać na jeden przejazd tą talerzówką parów, no ale nieważne. No widzę, że Fenty już jedzie trzecie kółko. No więc no spokojnie, on tam do końca odcinka powinien mieć prawie całe pole zrobione. A ja chcę też trochę krycikiem się pobawić. Pobadać trochę tej gleby, żeby nie było, że ciągle to samo robię. I zjadę sobie John Deere'em. Na spokojnie, bo ja muszę talerzówkę czek. Mógłbym sobie Fenda zapiąć. Albo zobaczę, bo jest 11 minuta. A może się przejadę, realnie. Może się przejadę z pługiem. Dobra, to dokończę sąsiadowi te pole, no bo mógłbym sobie podnieść. Ale zostało mu tutaj parę metrów, no to już nie będę tak już dobry, tak na czasie. No i dobra, talerzówka się składa. Pieniążki 1300 odebrane. Nie wiem, czy takie zabójcze kasa nie jest, ale... No, zawsze 1300 do przodu, tak? Stację wapnowania u góry muszę sobie postawić. I chyba wszystko muszę sobie na tartaku postawić. Ja tam muszę wszystko sobie postawić. Czyli stację wapnowania. No, czyli po prostu silos na nawozy, nasiona i na... Nawóz, ziarno, nasiona. Nasiona, nawozy i wapno, o. Dokładnie tak. A i nie wiem czy mówiłem, ani na pewno nie mówiłem, bo przez okres zimy doszło mi 5 krów. Bo w poprzednim odcinku miałem 13 krów, a już mam 18. Więc bardzo fajnie. Teraz zobaczymy za... Czekaj. Ta nie, bo jest za młoda. Czyli raz, dwa, trzy. 4, 5 krów na razie będzie jeszcze w tym roku. A nie, te są już małe, to tutaj nie będzie nic. Te są młode, dobra. No jeszcze 5 krów w tym roku, czyli będę miał 23 krowy. 0,5 no to jest pół roku, tak? Czyli na jesień znowu będą krowy. Zauważyłem, że one się na jesień będą tutaj cielić. Jesień, wczesna... Wczesna zima, coś takiego. Dobra, tutaj. I gdzie jest pług? Gdzie jest pług? Pług jest na pewno pod... Dokładnie tam. Wiedziałem, że pod wiatą. No muszę wreszcie tą kronkę wykorzystać do tego. Czekaj. A nie, to ja tak nie mogę zrobić. Teoretycznie mógłbym skosić tą trawę, bo jest gotowa do zbioru. Ale... Ale czy mi to wyschnie? Bo ja bym potrzebował siana, a nie zwykłej trawy. Nie, to nie mi nie wyschnie, więc dupa. A jutro zapowiadają deszcz, więc... Więc jednak ten plan odpada. Maseja muszę ściągnąć z pola. Idę soja już przygotowana, bo na tych kawałkach będzie soja. I tutaj będę chyba szybciej na tej trójce siał. Ale to w kolejnym odcinku będę sobie siał, bo to będzie cały odcinek tego. A ja nie mogę tutaj też postawić przecież Maseja, bo przecież ja tu będę zaraz używał tego. Zaraz będę pługać tutaj używał. Dobra, on tam źródła sobie zostawił. Dobra, wyrąbane, niech już jest. Masaj tutaj. On sobie już paskami jeździ, tak? W końcu tutaj ten pierwszy czerw nie wyrobił, mi tak trochę
Poszedł. 500 punktów. Tego gdzieś tutaj na dół ściągnę. Fenda. No tutaj tego nie będę wyrywał tej góry aż. Aż tak do dołu. Więc tutaj może stać. I właśnie kurde, no 12 minut jest, więc... Było 12 minut, a teraz nie wiem gdzie jest. Więc nie wiem, czy jechać, czy się tepnąć. Co tu zrobić, co tu zrobić? A ja mam wapniarkę i tak na dole. Więc nawet jakbym chciał, to ja tak nie złapuję dzisiaj. Wapniarka stoi na dole. Dobra, przejadę się. Najwyżej drugi odcinek zaraz sobie nagram. Zaraz szybko po tym. Będzie 101 i 102. Więc będzie kolejny tydzień zaliczony. Bo... no teraz... nie. Tak, bo teraz 99 był. Na kanale, tak? Chyba tak. A dzisiaj jest wtorek. Treści. O, trzeba zjechać. Dzisiaj jest... tak, dobra. 99 odcinek, czyli... co tam, berę coś szepuje? Galgan jednak nie, okej. Nie wiem, bo tam się ktoś pytał o Discorda chyba. Ale no dobra, jak nie chcę, to nie. Nie YouTube Studio, tylko YouTube zwykle. No i zaraz będzie kolejny odcinek oglądany na od zera do farmera. Tylko pamiętajcie, że to jest nieprawda, co ja mówię w tym momencie. Znaczy, nieprawda. To już jest dawno nieaktualne, co ja powiem. Bo ja powiem teraz, że jestem na odcinku 223, bo tak fizycznie, faktycznie jest. W tym momencie, czyli na wtorek 24 stycznia, godzina 19:21. Jestem na 223 odcinku, tak? Ale wiadomo, że do... no ja po prostu drugie zawsze YouTube oglądam. Więc jeszcze te trzy odcinki sobie obejrzę. Dzisiaj na pewno. Więc... no. A ten film będzie dopiero za tydzień. Ten film będzie za tydzień, bo to będzie w czwartek? Nie, to jest na wtorek. To jest na wtorek, czyli za tydzień, za 7 dni. Za 7 dni, a ja średnio oglądam 5 odcinków dziennie, czyli będę jakieś 35 odcinków do przodu. Tutaj też tak nie można mówić, że 5 odcinków, bo wiadomo, że przyjdzie sobota. Będę pewnie od rana oglądał. No to jakieś dobre 10 odcinków się obejrzy, tak? Potem niedziela przyjdzie. Sobotę to bardziej nagrywanie będzie niż oglądanie. A wiadomo, że podczas nagrywania takiego głosowego odcinku, na przykład odcinka. Jak teraz, nie mogę oglądać czegoś, bo będzie wszystko słychać, tak? A na ten napis to wiadomo, że wyrąbane, no bo... mówię, rozkładamy pół. Na ten napis wyrąbane, no bo ja i tak to będę miał wyciszone i tak, więc tego nikt nie będzie słyszał, co ja robię. Czy ja oglądam sobie na przykład pornoski, czy mafesole, tak? Znaczy, to oczywiście to jest przykład, tak? Nie to, żebym tak robił. Ale od zera do farmera oglądam najczęściej na ten napisach. Dobra, i tutaj. Tu jest wyrównane? Jo, jest wyrównane. Więc dotąd wystarczy. Dalej nie będę ciągnął tego. Bo mógłby zrobić taki boluś, że on to tak trochę zgładził bardziej tą górkę i wtedy aż tam do samego dołu miał pole. Ale nie tyle, co mi się to nie podobało, tylko nie chcę tak robić jak oni. Wszystko mieli dosłownie. I to z szóstką, jak oni mieli tą szóstkę tam przerobioną, to też tak nie będę robił raczej. Tylko sobie naokoło góry to jakoś tam obrobię ładnie. I to będzie tyle, no bo nie będę specjalnie przecież tej góry głaskał tyle, żeby zrobić sobie tam na parę przejazdów w góry, tak? To nie ma sensu. On sobie tam ładnie tworzy pole, ja też tworzę pole, więc... jakiś spontaniczny odcinek wyszedł. 20 minuta, więc akurat zanim skończę to orać, myślę, że do kolejnego odcinka jestem w stanie
Znaczy do kolejnego odcinka na pewno musi być zaorane. Musi być zaorana pole numer 1 i 2, bo ja chcę badać glebę. To jest taka robota dodatkowa, można powiedzieć bardziej. No i wiadomo, że na pewno złapnąłaś i tutaj już puścić na trójce siewnik, tak? Żeby on sobie już faktycznie siał to pole. I dobra, i taki kształt pola będzie. No tak, to jest 19 i tutaj nie pokazuje na minimapie tego. Jakie to jest 220, bo 220 to jest zarębiście zrobione, że od razu po zaoraniu. W czasie rzeczywistym prawie, że można powiedzieć. Tam jest może opóźnienie do 5 sekund. Widać, że jest teren coś wingerowany w mapę, w pola, że jest większy. Ale to tylko jak się powiększa pole, tak? Bo wiadomo, że jak się robi, no to tego nie widać, ale to nie jest potrzebne. No i tak to wygląda. Orka, oreczka, orun. Pewnie tym... tamtym subsylerem szybciej bym to wyorał. No ale... Ja to dopiero sobie wpadłem na ten pomysł, jak widzieliście, jak on zaczął tworzyć tamto pole, tak? Display. Teoretycznie mogłem go zatrzymać. Też była taka opcja. Że ja bym go zatrzymał. Przeorał tutaj to co mam i puścił go dalej, tak, ale... Ale no... Wolałem sobie pługiem tu przyjechać. To jest zawsze ciekawsza akcja, no bo ja tego pługa zbyt dużo nie używam, bo kukurydzy nie sieje aktualnie. O właśnie, kukurydzę trzeba na ten sezon zgłaszać. Na ziarno chociaż. Wiem, że z tego kasy nie będzie, ale ja już kasy nie potrzebuję. Znaczy, kasy nie potrzebuję. W sumie to potrzebuje na nowe pola tylko, tak. I w sumie na teren, no bo na teren też trochę kasy było, ale jakby nie było. Bo w teren też trochę kasy pójdzie. Znaczy bardziej, może nie w teren, a przekształcanie terenu, o. No bo tutaj jednak na tej 30 tą górę zlikwidować, to trochę kasy tam wyjdzie, no. Nie było. Ale ja powoli, stopniowo już sobie zacznę to robić chyba. Ale pierw 28, 29 musi być kupione. No i 33. 33 nie będzie ruszane terenowo, bo tam jest wszystko ładnie. Czekaj, bo teren 33... A, jest tak. To może tutaj bym te drzewa wysadził. I tutaj powiększył pole do drogi. I tutaj jakoś coś się udałoby. No nie wiem, muszę to jeszcze przemyśleć. Bo MS to na 33 pole, na polu numer 33 mieli gospodarstwo swoje, więc... A myślę, że Borys jakby tam gospodarstwo nie zbudował, to myślę, że coś ciekawego by tam wymyślił. Ja raczej gospodarki nie będę przenosił, no bo mi tam pasuje. Sprzęty się jako taką mieszczą, bo ja już chyba więcej sprzętu na razie nie potrzebuję, tylko ewentualnie bym jeszcze potrzebował drugą ciężarówkę. Żeby sobie zimą wywozić, ale to tylko do tego, tak? Ciężarówkę, ale tak. Przeładowcze mam. Nie używam, co prawda, ale... Ale może na tej soi tutaj... O właśnie, ty tu na soi przecież będą dwa kombajny kosić. A może jeden? A może New Holland będzie kosić? Pewnie New Holland to będzie kosić, no bo ma w miarę dobry zbiornik i szybko sypie. No i wtedy bym sobie tu wszystkie zasady przeprowadził. Znaczy, no nie wiem, czy aż tyle tej soi będzie z tych dwóch pól, ale... Ale wiadomo, o co chodzi, tak? Żebym postawił sobie tutaj przyczepy i przeładowczym sobie jeździł, tak? No bo tą przeładowczą trzeba wykorzystać jednak troszeczkę, no bo żeby nie było, że ja kupiłem przeładowczą, a tylko jedną akcję tak naprawdę z nim zrobię. Że jeden odcinek tylko była używana. Więc myślę, że takie żniwa soi z przeładowczym tutaj fajna akcja by była. Bo sobie on nawet tutaj daje, jakby nie było. Dosyć dużo daje soja, jakby nie było. Tutaj jest nawet dobra gleba. Bo jest ił. Więc myślę, że trochę dano. Nie wiem, jak tutaj dalej jest tym ziemią dokładnie. Bo nie mam zbadanego tego, ale...
Ale zaraz to sprawdzimy. Czy zaraz, no. W kolejnym odcinku się dowiecie. A dla mnie to będzie dobre... Ja wiem, 20 minut. Dla mnie będzie to 20 minut, dla was to będą 2 dni. Dwa dni? Tak, no bo to jest na wtorek. Zapomniałem, że to jest na wtorek, a nie na czwartek. Co mi ten czwartek w web wlazł? Nie wiem, tak mi coś ten czwartek w web wlazł, że to jest szok. Że ja od początku, znaczy nie od początku, tylko od połowy odcinka, jak zacząłem jechać tutaj na górę, myślę, że ten odcinek jest na czwartek, a nie na wtorek. Więc... Ciekawa sytuacja, ciekawa sytuacja. Dobra, jedna strona wyorana, na tip-top, można powiedzieć. Teraz wyoram sobie tą stronę, bo będzie najmniej do orki. Potem tamtą od drzewek i wtedy tamtą na końcu u góry od asfaltu, od tartaku. Więc nie będzie chyba tragedii. No, a zanim to wyoram, to akurat będzie te 30, może 5 minut. Więc nie wiem, czy dokładnie będzie 35 minut, ale tak sobie obstawiam. Więc zanim to będzie wyorane, to będzie spokojnie. Muszę sobie pomyśleć, jak ja mam plan na tą 29. Bo tą 29 też by trzeba było tworzyć powoli. Najmniej teren. No, wiadomo, 33 się kupi. Kupię na odcinku i to wszystko wyoram, tak? Oczywiście tym do tworzenia pól. Bo nie będę tego bugiem robił, wiadomo. To by trochę zeszło. No ale tam już bym musiał się bardziej przygotować. Na pewno... Znaczy teren, no bo tutaj już teren był ogarnięty, tak? Bo to wiadomo, że przed odcinkiem ogarniałem teren. Ogarniałem teren przed odcinkiem tylko po to... Znaczy... Ogarniałem specjalnie teren, żeby było wszystko na... coś grantuś zrobione. Że tylko wjeżdżać pługiem i tworzyć pole, tak? Taki był zamiar. Jednak się przeliczyłem co do wielkości tego pola. Bo to jednak trochę duże pole tam jest. Nawet trochę tej stali daszcze, żeby mówić. Ale to dobrze, dobrze, bo wolną kasę będę ładował praktycznie, można powiedzieć, że w 30. Żeby te powoli się tam teren... ingerować ten teren powoli. A myślę, że ostatnim polem, które będę tworzył, to będzie chyba 16. Bo tam... Myślę, że to będzie ostatnie pole. Bo... Bolki robili ostatnie 6, a ja chcę 6 mieć trochę wcześniej. Żeby trochę tą 6 porobić sobie na tej 6, tak? Więc wiadomo, że... Jak widać, tutaj sobie ruszyła seria ładnie. Sezona. No, mówię, można powiedzieć, że drugie życie dostała. Bo dostała drugi dzień, znaczy no drugi odcinek dodatkowy. W sumie kiedyś, jakby nie patrzył, no też tak było, że był tylko jeden odcinek tygodniowo. Bo miałem wtedy 6 serii, pamiętam, że miałem Ravenporta, Felsbruna, Osinę, Polskie Gospodarstwo, serię Steinlapsów i Kolonie. To były moje 6 serii było. I powiem wam, żebym wrócił do tych czasów 6 serii, tak? Serio. Bo teraz mam ich za dużo i to dosłownie za dużo. Bo ja mam... ile? Czekajcie, Felsbrun? Gar Krux nie liczę, bo to jest sobota, ale... Ale, no dobra, policzmy, no co? Żeby nie było, że Gar Krux policzymy, no to Gar Krux jest... Dwa razy, to są 3 serie. I 3 serie z... 3 serie z 15 to jest, kurde, 6. I 3 serie z Błyski 2. 4 serie z Błyski 2, sorry. Był jeszcze krót. I 4 serie, no to jest 10 serii, kurz. 10 serii, no to jakbym chciał każdą serię codziennie wrzucać, a czy codziennie? Jakbym chciał każdą serię innego dnia wrzucać, no to by raz na 10 dni był odcinek. A tak dzięki temu, że mam to ustawione, że 22 moje serie jest raz w tygodniu, a Krux a potem są dwa razy. No a...
No i 15 też jest raz. No i 15 tak tylko jest dorzucona. Teraz tygodnie, żeby się nie znudziło. No i zwiększyłem wezwrót na 2 razy, no bo miałem Eurotrucka jeszcze. Eurotrucka albo Amerykana, zależy co miałem nagrane, ale więcej Amerykana się chyba pojawiało niż Eurotrucka. No ale wiem, to jest zawsze taka dobra odskocznia była troszeczkę od farminga. Ale ja do tego wrócę. Jak się Fedrun skończy, to ja wrócę do tego. Wrócę do Amerykana i do Eurotrucka. No, może nie co tydzień, ale tak raz na 2 tygodnie, jakbyś jakiś Amerykanów albo Eurotruck pojawił, to czemu by nie? No, mazowiecka polana, bo chciałem powiedzieć nizina, ale to nie ta mapa w ogóle. Mazowiecka polana jest na wykończeniu, natomiast połowa mapy kupiona jakby nie było. Więc już tam jest bliżej końca niż dalej, tak? No bo teraz będzie nowy kombajn. To też już da dużego, można powiedzieć, kopa tej serii. No bo wiadomo, że już nie będę się błęczył 6-metrowym headerem, tylko na przykład 10-metrowym, tak? Tylko muszę zobaczyć, czy ja w ogóle 10-metrowy header zapnę tego kombajnu. To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Bo 9 na pewno zapnę. Bo 9 to nie raz używałem. Ale 30 dam radę? Tego nie wiem. Znaczy teraz to się powinno się da. Znaczy dać się da, tylko czy rura będzie sięgać. Musiałbym zobaczyć w necie. Ale 770 na pewno da radę. Przecież to 700. A dobra, nie, dobra, już powiedziałem, ale nikt mnie nie ogląda, ale to. Dużo jest tego pola stworzonego? Czekaj, pokaż mi co. O kurde, się trochę powiększyło pole, jakby nie było. I tutaj ta trójka też się powiększyła. Fajnie. Dobra. Tyle chciałem wiedzieć. Tak naprawdę. Dobra, tu są trzy przejazdy, więc sobie pierw to wyoram. Wiem, że miałem tą stronę pierw wyorać, ale jednak wolę to sobie wyorać, no bo są trzy przejazdy, no to. No to nawet bez GPS-a szybko zrobię te trzy przejazdy. A tamto już na GPS-ku sobie dojechał. Wyoram sobie na szybko te trzy przejazdy. I będzie lat cycuś gancuś, można powiedzieć. I dobra, dobra, dobra. Obracaj pan szybciej ten tryb. No i 18 kruków. Myślę, że jak mam tu jeszcze niby 5 sezonów zaplanowane. No to myślę, że jak co sezon 5, no to jeszcze 25 krów powinno się urodzić, więc myślę, że na około 50 krowach się zamknę. W 50 krowach powinien się zamknąć w tej serii. A zaczynamy od dwóch. Myślę, że jakbym miał od pierwszego odcinka tą oborę, co by było nierealne. Ale myślę, że jakbym trochę szybciej zainwestował w tą oborę. No, myślę, że jakby trochę szybciej zainwestował w tą oborę, nie w 60 którymś odcinku, tylko na przykład w 30 przykładowo, no to teraz już bym miał na pewno dużo więcej dykrów. No to te jakoś one by sobie tam na tej trawie przeżyły, tak? No to już bym miał zamiast 18, bym miał na pewno z 50 leciutko. Dobra, tu zostały 2 przejazdy. O, 34 minuta. No to tak jak myślałem, że będzie około 35 minut. Więc myślę, że czas idealny. A ja tutaj zaora, a tam stworzył pół pola, można powiedzieć. Dobra, pół pola stworzył, jakby nie było. A ja tutaj chyba nie będę tego przeorywał. Bo raczej jestem w stanie rzucić wapnowa. Może ja to przeoram, wiecie, jednak faktycznie. Tę trawę sobie przeoram, po to, aby mieć tutaj zrobione, tak? No ten teren za drogą zostawiam, nie będę go ruszał. No, fajny taki pod zieleni, niech sobie jest. Też nie można wszystkiego na pole przerobić. Znaczy, teoretycznie można, ale.
Ale to tam bym musiał to praktycznie ręcznie ściąć, bo tam by było na, ja wiem, 3, maksymalnie 4 przejazdy ciemnika by było. Chodzi o 15 metrów, tak. Bo tam za długie, za szerokie by to nie było. No, ale to by trochę długie by było, więc ej, praktycznie ja bym musiał to ręcznie robić, no bo na cosplayu by mi się nie opłacało tego nawet puszczać. No i no, dobra, no. Kończymy ten odcinek w takiej pozycji. No i w kolejnym odcinku widzimy się już za 2 dni. Dla was 2 dni, dla mnie 20 minut. Bo myślę, że za 20 minut powinien skończyć oraz. Więc tak to wygląda. Dobra, ja kończę ten odcinek i idę zaraz drugi sobie nagrać odcinek, żeby mieć już nagrany na tydzień do przodu. Także na razie, cześć, pa.